Samo miłość jest niezwykle ważna. Dla każdego ciała miłość jest ważna. Samo miłość jest ważna. I samo miłość to nie jest jakiś akt mechanicznej masturbacji, bo to, szczerze mówiąc, to często może być po prostu krzywda. Może to być po prostu jakiś akt, że tak powiem, spuszczenia pary, ale długofalowo, czy tak ma wyglądać miłość, czy tak ma wyglądać. Ekspresja seksualna, jeżeli się ją wniesie do relacji z drugim człowiekiem, bo tak, wnosimy to, jacy jesteśmy ze sobą, w to, jacy jesteśmy przy innych, w tym to, jacy jesteśmy ze sobą w czasie aktu miłości, samomiłości, w to, jacy jesteśmy przy innych, w akcie miłości z nimi. Wnosimy to. I jeżeli miłość sprowadza się, no właśnie, do samego takiego spuszczenia pary, to, czy faktycznie czegoś takiego chcemy długofalowo? Pewnie nie. Czy tego, czegoś takiego byśmy oczekiwali od innych, żeby nas po prostu zaspokoili? Czy, czy to jest dla nas przyjemna myśl, że masturbujemy się drugim człowiekiem albo ktoś masturbuje się nami? Myślę, że nie. Dlatego dzisiaj to wideo jest o masturbacji, a kieruje je głównie do kobiet. Widzicie na moich zajęciach. Na warsztatach grupowych, które prowadzę. Uczymy się samomiłości. I uwaga, zanim wasze umysły pobiegną w stronę, ja pierdzielę, co one tam robią w takim razie, to muszę wam powiedzieć coś, co was bardzo zawiedzie. Siedzimy, oddychamy, mamy zamknięte oczy. I jeśli już się dotykamy, to gdzieś w tym obrębie. I samo to jest czasami niezwykle ważnym, pierwszym w życiu momentem, Takiej kobiety, która to przechodzi, gdzie ona czuje swój własny dotyk i co więcej, czuje, że on jest przyjemny. Ale co najważniejsze, czuje. Czuję. Wiele kobiet, z którymi pracuję, mówią, gdy rozmawiamy ze sobą pierwszy raz, ja nie czuję, a chcę czuć. I gdy dochodzi do czegoś takiego, mówią, czuję. I to jest bardzo piękne dla mnie jako świadka. Tak więc... Savino Wolter, Love Intimacy Coach, opowiem o samomiłości i o tym, dlaczego ona jest taka ważna dla kobiety. Gdzie o samomiłości już robiłam wideo. Załączam je też, jeżeli chcecie je obejrzeć. Ono gdzieś tu w rogu się pojawi. Popatrzcie na to, jakie jest Wasze przekonanie odnośnie do samomiłości. Te przekonania, które ja słyszę czasami część z nich, które również podzielałam, to, że to jest głupie. To, że jeśli mam partnera, to, to czemu... Miałabym to robić? To, że jak będę to robić, to może nie starczy mi pary na seks z moim partnerem? To, że to jest dziwne, wstrętne czasami. To, że czemu moje ciało ma takie zwierzęce potrzeby? I te przekonania trzeba. Trzeba czasami naprawdę przyjrzeć się swoim przekonaniom, naprawdę je nazwać, bo ten osąd jest tak silny, że jesteśmy tak zidentyfikowane z tymże osądem, że myślimy sobie, no to jestem ja, ja tak myślę, ja tak mam, ja taka jestem. Ale spójrzmy na moment, wyjdźmy z tych przekonań na chwilę, popatrzmy na nie trochę z takiej, takiej innej perspektywy i zastanówmy się, czy mi to służy. To konkretne przekonanie. I weźmy, jak jestem w związku i mam partnera czy tam partnerkę, to chyba nie powinnam tego robić, albo po co to robię. To przekonanie. Czy ono służy długofalowo? O tym, czy ono służy, na pewno można zważyć na podstawie tego, jak się czujemy, gdy wypowiadamy w ogóle te słowa, jak się czujemy, gdy myślimy o konsekwencjach tych słów. Jeżeli czujemy się wzmocnione, czujemy coś przyjemnego i dobrego w ciele, Czujemy taką spójność ze sobą i czujemy ją gdzieś tutaj, właśnie. Kobiece ciało czuje. Czuje bardziej, czuje więcej. Jeżeli nasza intuicja nam mówi, tak, to jest to, to jest to moje, to mnie wzmacnia, to mnie buduje. To sprawia, że moje relacje z moim ciałem, z moją partnerką czy partnerem są jeszcze piękniejsze. Jeżeli jest taka implikacja po, po, po wypowiedzeniu poglądu, świetnie, zachowaj to przekonanie. Ale jeżeli przekonanie brzmi, to jest głupie, a jeżeli mam partnera czy partnerkę, to nie powinnam tego robić. W momencie, szczerze mówiąc, jak ja wypowiadam te słowa, to czuję takie rozproszenie. I jeżeli czujesz coś podobnego, i czasami, gdy coś jest bardzo nieprawdziwe, narzucone i sztuczne, a nosisz to w swoim systemie przekonań, w swoim systemie nerwowym i wypowiadasz to, to odczucie, jakie możesz mieć w ciele, gdy to wypowiadasz, co jest bardzo fajnym testem, tak w ogóle, na to, czy to jest Twoje, czy nie. To, gdy to wypowiadasz i czujesz taką spójność gdzieś tu w klacie, takie ciepło, takie. No, tak. Takie, takie tak wewnętrzne, to zatrzymaj to. to. To jest zgodne z Tobą. To jest zgodne z Tobą Twoim wnętrzem, Twoim najwyższym potencjałem, Twoją najwyższą wersją ciebie. Ale gdy czujesz takie rozproszenie, takie. Mm, spięcie, jakby. Jak gdyby się tak właśnie. Gdzieś tam, nie wiem, ulatywać na chwilę. Niektórzy opisują to jak taki czasami taki puf, gdzieś w klatę albo w, w splot słoneczny. Czy jakieś takie przyćmienie w głowie lekkie. To, to to nie jest Twoje, po prostu słuchaj swojego ciała, ono Ci prawdę powie. <laughs> Pamiętajcie, że umysł dawno sobie coś wytłumaczył, nadrobił jakąś racjonalną historię i wyparł to po to, żeby o tym już więcej nie myśleć. Podczas gdy ciało wszystko magazynuje. W pierwotnej formie. Bez historii, bez nadinterpretacji, bez jakiegoś nadpisanego schematu. Ciało po prostu wie, a umysł myśli. On tu procesuje sobie. I ja nie mówię, że w tym momencie, że umysł jest gorszy, a ciało jest lepsze, lub odwrotnie. Ale żyjemy w czasach, gdzie to umysł jest bardziej stawiany na piedestale, tak? Ma być wszystko logiczne, zracjonalizowane, wytłumaczone, musimy być rozumiani. A ciało jest właśnie raczej pojmowane jako takie gorsze, zwierzęce. Wracając teraz do głównego tematu, to gdy prowadzę czasami bardzo głęboką medytację cielesną, samą miłosną, z moimi klientkami, tymi kobietami, które decydują się na procesy przy mnie, w warsztatach grubowych, no mamy takie elementy, gdzie najpierw każe im oddychać. I zmieniamy ten oddech na płytki, szybki, intensywny, mocny, przeponą przez nos, z zamkniętymi oczami, ustami, zatkanym nosem, jakkolwiek. Ale kilka minut oddychamy. Ja prowadzę te oddechy w taki sposób, żeby wbić je w stan, w którym umysł jest bardzo wyciszony. Nagle włącza się taka część umysłu, która jest nastawiona na okej, okay, chyba trzeba to po prostu przetrwać. I wtedy umysł naprawdę wsłuchuje się w ciało. I w tym momencie, kiedy już wiem, że są zrelaksowane, to zaczynamy wizualizację. A potem zaczynamy dotek. i skorzystajcie z tego, jeśli chcecie. Możecie wybrać sobie jakieś techniki oddechowe na YouTube, gdzie jest ich pełno, jest ich multum po prostu, nie? Spróbujcie jakichś, A potem spróbujcie wejść w taki proces mniej więcej taki, jak opisuję w tym momencie, w tym wideo, gdzie z zamkniętymi oczami. Prowadzę je poprzez to, żeby opuszkami palców dotykały swojego czoła, policzków, szczęki, ust, żeby na przykład poślinili trochę palec, przeciągnęły po wargach, zobaczyły, jakie to jest, i na każdym etapie, poświęcając temu chwilę, w pełnej obecności, bez potrzeby rozumienia tego, w pełnym czuciu, ciągle zadaję takie pytanie delikatne: I jakie to jest? Jakie to jest przyjemne, nieprzyjemne, intensywne, słabe, łaskoczące, głupie, irytujące. Chodzi o to, żeby one połączyły się z tym, co czują. I to jest proces, w ogóle, który sama również przechodziłam. I on głęboko łączy z ciałem. Bo gdzieś w którymś momencie, dla którejś z tych kobiet, na jakimś centymetrze ich skóry pojawia się, to jest moje miejsce, o którym nie wiedziałam, że jest takie przyjemne. Dla mnie to były moje obojczyki. Jedna z pań mówiła o wnętrzu swoich, e, swoich ramion, tutaj od wewnętrznej strony. Inna mówiła, że gdy przeciągała palcem po ustach, to było tak dla niej lubieżne użyła takiego słowa, co było bardzo piękne. Inna mówiła, że gdy dotykała palcami skóry swojego karku, to poczuła jak ją dreszcz przechodzi delikatnie. Gdy niektóre przechodzą do momentu pieszczenia swoich piersi, dotykania ich. To są momenty, kiedy, kiedy dziewczyny, kiedy kobiety naprawdę odkrywają, dopiero pierwszy raz w życiu odkrywają, co czują i jak to czują wewnątrz swojego ciała. I dają to sobie same. I to jest przepiękne. Później kieruję je przeważnie przez technikę oddechów połączonych z ćwiczeniem mięśni dla miednicy, a po takim procesie to jest niezwykle przyjemne. Często mówią na warsztatach, że na przykład wilgotnieją. Że pierwszy raz czują mięśnie swojej Joni, że czują jej wnętrze, że to jest tak rozkoszne, że czasami pojawia się taki bardzo fajny komentarz, uwielbiam go, uwielbiam go po prostu, czekam na niego z niecierpliwością. jejku, jakoś jesteśmy wybudzone, Sabina, ja muszę się rozłączyć i chcę to dokończyć. I to jest tak wynagradzające, ale to, co się dzieje w ciałach tych kobiet, ich doświadczeniach, w ich spojrzeniu, ich odczuciach, ich energii, bo tę energię naprawdę czuć. Ona się uspokaja, ona robi się łagodna, miękka, lekka, taka przyjemna, wypełniająca tę energię, gdy się ją czuje, z niej już nie da się wyjść. Do niej można wstępować coraz częściej, pozostając w niej, coraz dłużej. I opiekując się sobą bardzo dobrze i z delikatnością i czułością w chwili, gdy wychodzi się z tej energii, po to, żeby doświadczyć się. No, właśnie w trochę gorszym stanie. Ale ten gorszy stan naprawdę w pewnym momencie bardzo się zmienia. To już nie są jakieś tygodnie dojmującej, ciężkiej rozpaczy czy otumanienia, ale ledwie kilka dni trudu, w którym widzi się, że opiekuję się sobą lepiej. Jestem dla siebie bardziej wyrozumiała, jestem dla siebie czuła. Doskonale mówię, nie. Wiem czemu i komu powiedzieć tak. Mówię o moich potrzebach i spełniam je. I jeśli to nie jest miarą miłości, wynikającej z samą miłości, to co jest? Mogę tylko zachęcać. Mogę tylko zapraszać. Ale jeżeli czujecie wewnętrzne tak na to, co opisuję, to zróbcie to dla siebie. Jest tyle możliwości, tyle miejsc, tyle wspaniałych nauk dostępnych, naprawdę dostępnych i teraz naprawdę mamy potężne narzędzia komunikacyjne w dłoni przez cały czas, codziennie. Czemu nie korzystać z tego rzeczywiście tak, żeby szukać, intencjonalnie szukać dla siebie materiałów? A jeśli rezonuje z Tobą to, co ja mówię i czujesz to w sobie, takie wewnętrzne, też tego chcę albo ok, może ona faktycznie ma jakieś rozwiązanie dla mnie, to umów się ze mną na konsultację. Ona nic nie kosztuje, to niczego nie zobowiązuje, a w tym czasie... Naprowadzę cię na ten moment, gdzie teraz jesteś, czego potrzebujesz. I jeśli zgodzisz się i zdecydujesz na podstawie tego, jak ufni i bezpiecznie ci przy mnie, żeby wejść w proces grupowy przy mnie, czy online, czy przyjechać na warsztaty grupowe, stacjonarne, o których informuję w mediach na bieżąco, gdy mają się dziać, to świetnie, to spróbuj. To wspaniale. A jeśli uznasz, że nie, to przynajmniej wiedz, że jestem szczęśliwa, że szukasz dla siebie rozwiązań i chociażby starasz się rozmawiać z takimi ludźmi jak ja, szukając dla siebie dróg, nazewnictwa tego, gdzie jesteś i tego, co możesz zrobić dla siebie już teraz. I już za to należy ci się wielki, głęboki pokłon. Bo Twoje szczęście, twoje dobro, twoje spełnienie, twoja rozkosz jest niezwykle ważna. Dla kogoś jesteś przykładem komuś możesz zmienić jego przekonania o nim samym lub o niej samej. Tylko tym, że jesteś. I tę energię czuć, zanim nasze buzi zaczynają rozmawiać ze sobą. Gwarantuję. A tymczasem życzę Wam przyjemności, soczystości, mniamuśności i do zobaczenia, do usłyszenia.